Siemano, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Zapraszam na denko pielęgnacyjne. Dawno tego typu filmów nie było, trochę kosmetyków mi się uzbierało, więc czas Wam pokazać, co zużyłem, jak mi się to sprawdziło. Krótkie parę zdań na temat każdego produktu, jak to się sprawdziło, dla kogo te produkty będą i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli temat tego filmu Was interesuje, to zachęcam, aby zostać ze mną dalej. Starałem się zużyć produkty tak w miarę seriami, żeby produkty z całej marki były już zużyte, bo czasami było tak, że jeden produkt z danej marki zużyłem, jeden jeszcze był gdzieś tam w użyciu, bądź jeszcze nie był nawet otwarty, więc starałem się wykończyć je w całości, żeby Wam w skrócie opowiedzieć, jak to się u mnie sprawdziło, żeby nie cykać Wam po jednym produkcie. Na przykład dziś Wam powiem o produkcie jednym z marki Soraya, za miesiąc o drugim, za 2 miesiące o trzecim. Nie ma to najmniejszego sensu, więc staram się to zużyć seriami, żeby to wszystko ładnie omówić. Mam na tacy produkty, które udało mi się zużyć, więc lecimy z tematem. Zacznijmy sobie od produktów, które nie są związane z facjatą i lecimy z pierwszym produktem. Pierwszym z nich jest pasta Niyok. Pasta naturalna, która jest oparta na bazie oleju kokosowego o smaku imbiru i trawy cytrynowej. Powiem Wam, że bardzo fajnie mi się sprawdziła, na pewno lepiej niż poprzednia pasta, która była z pomarańczą i bazylią z marki Niyok. Ta miała fajniejszą konsystencję, lepiej mi się tą pastą myło i powtórzę to, tak jak mówiłem to w poprzednim denku na temat tamtej pasty, że ta pasta raczej nie nadaje się do szczoteczek elektrycznych czy sonicznych, ponieważ trzeba dosyć mocno wetrzeć tą pastę w taką klasyczną szczoteczkę, żeby ładnie się ona spieniła i wtedy dokładnie umyć zęby, ponieważ gdy użyjemy szczoteczki sonicznej bądź elektrycznej, to ta pasta po prostu wypada z buzi i nie trzyma się tej szczoteczki. Więc najlepiej używać te pasty naturalne z szczoteczkami takimi klasycznymi, manualnymi. Całkiem fajny produkt, był na promocji w Rossmanie. Następnym produktem serum z marki Orientana, bioserum do twarzy, miód i propolis. Mogliście to serum zobaczyć już u mnie nieraz w filmie na przykład o serum. Jak nie widzieliście, to koniecznie zobaczcie na temat serum. Film bardzo ciekawy, każdy serum na co innego pokazuje, także zerknijcie koniecznie. To serum było naprawdę bardzo dobre. Na początku się nie polubiliśmy, ponieważ dosyć agresywnie zareagowała moja skóra na przyjęcie tego typu produktu. Pierwszy tydzień był dosyć opłakany, ponieważ wyskakiwały mi co chwilę jakieś niedoskonałości, natomiast to wszystko się wyciszyło. Skóra musiała się do tego propolisu przyzwyczaić. Propolis ma generalnie właściwości takie antybakteryjne, bardzo fajnie zalecza wszelkiego rodzaju trądzik, wszelkiego rodzaju zmiany. Naprawdę jest ciekawym produktem, mi się bardzo dobrze sprawdził. Jednocześnie po nim skóra jest bardzo miękka, mocno nawilżona, no i przepięknie pachnie miodem, no co tu dużo mówić. Serum naprawdę bardzo dobre, myślę, że jeżeli będzie jeszcze okazja, a wykończę moje zbiory, które już na szczęście powoli się kończą, więc będę mógł w końcu gdzieś tam zakupić jakieś nowe produkty, więc jak najbardziej serum miód i propolis Orientany jest czymś, na co warto zwrócić uwagę. Serum będzie tak naprawdę dla każdego rodzaju skóry, ponieważ cera problematyczna uzyska bonus w postaci wyciszenia zmian, natomiast cera sucha, wrażliwa bonus w postaci ukojenia i mocnego, silnego nawilżenia. Mówiłem, że zaczniemy sobie od produktów niezwiązanych z twarzą, no ale już trudno, serum poszło. Kolejnym z nich jest marka Bielenda Botanic Formula, masło do ciała imbir i dzięgiel. Jak dobrze wiecie, ja bardzo lubię zapach tej serii. Balsam do ciała nie był jakiś tam super fajny, natomiast masło do ciała ma bardzo fajny skład, ładnie się wchłaniało w skórę, nie trzeba było go mega mocno wcierać i też bardzo długo czekać na to, żeby założyć piżamę czy normalne ubrania. Zapach jest naprawdę bardzo ciekawy, lekko taki aromatyczny, lekko orzeźwiający, a jednocześnie taki fajny, orientalny. Seria naprawdę bardzo dobra, ale z tej serii mogę polecić Wam najbardziej masło do ciała, ponieważ skład ma bardzo dobry, dobrze nawilża ciało i naprawdę pięknie pachnie. Kolejnym produktem jest Natura Siberica Czar Mulberry, peeling do ciała, który był bardzo ciekawy, ponieważ miał takie fajne ziarenka, ładnie nawilżał. Skóra nie była ściągnięta, dosyć dobrze złuszczał jak na produkt, który nie miał produktu takiego, można powiedzieć, syntetycznego, ściernego, nie miał żadnego pumeksu, nie miał żadnego korundu, nie miał żadnego, jak to się niestety zdarza w tych gorszych peelingach, jakiegoś plastiku ścierającego. Tu naprawdę te pestki dawały radę, jeśli chodzi o peeling. Owszem, trzeba było mocniej przycisnąć skórę, natomiast efekt był bardzo ciekawy. Produkt pachniał bardzo owocowo, kosmetycznie, więc myślę, że fajny produkt. Ogólnie z tej starej serii mam jeszcze krem do twarzy, który jest aktualnie w użyciu. Bądźcie czujni, wjedzie niedługo film z moją aktualną pielęgnacją, także jeżeli ktoś będzie zainteresowany, czego w tym momencie używam, to zapraszam, jeżeli nie subskrybujecie, wcisnąć subskrypcję, dzwoneczek, a na pewno dostaniecie powiadomienie o nowym filmie. Także podsumowując, peeling do ciała bardzo fajny, kupiłem go na dobrej wyprzedaży. Duża pojemność, 370 ml, fajnie się go używało, nic dodać, nic ująć. Ostatnim produktem do ciała jest to marka Balea, marka drogerii DM. Możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. Arbuzowa woda do ciała. Wodę można było używać do twarzy i do ciała. Jak wiecie, ja lubię, kiedy zapachy kojarzą mi się z ciekawymi wspomnieniami. Ja tę wodę zabrałem ze sobą do Egiptu, żeby schładzać swoje ciało nagrzane gorącym słońcem i powiem Wam, że mi się mega ta woda sprawdziła. Mam jeszcze z marki Balea wodę o zapachu zielonej herbaty i jaśminu. Świetnie się one sprawdzają, są dosyć tanie. Kosztują chyba euro 20, więc nie ma tragedii, a naprawdę na bardzo długo wystarcza. Ciało jest fajnie nawilżone, jest tutaj też gliceryna, więc dodatkowo fajnie gdzieś tam nawilży tą skórę. Zapach przepięknie pachnie, arbuzowy, orzeźwiający. Nie jest ten arbuz taki mega sztuczny, nie jest też mega intensywny, więc na pewno nie będzie drażnił nosa, ale jednak czuć, że jest to arbuz taki właśnie wodny, orzeźwiający. No i oczywiście jak wącham, wspomnienia z Egiptu wracają. Produkt taki pół na pół, ponieważ już używamy do twarzy, ale jednak nie jest to krem do twarzy, ani serum, ani tonik, ani coś do mycia. Jest to pomadka ochronna z marki Kneipp. Dobrze ją znacie z mojej dziennej i nocnej pielęgnacji jakiś czas temu. Jeżeli nie widzieliście, to koniecznie też zobaczcie sobie. Bardzo fajny produkt. Nie mazał się na ustach, był dosyć taki twardy, sztywny, przez co dosyć dobrze oblepiał te usta i ten produkt nie wylatywał z tych ust. Bardzo długo się utrzymywał, nawet gdzieś tam na mieście, gdzie na przykład coś piłem, czy piłem jakąś herbatę, jakby dalej ten balsam ze mną zostawał na ustach. Bardzo mocno nawilżał mi usta, ładnie chronił, regenerował. No i pięknie pachniał czarnym bzem, także myślę, że warto zainteresować się generalnie pomadkami od Kneippa, polować na nie w promocji, ponieważ normalnie one są dosyć drogie, natomiast na promocji można śmiało wyhaczyć za jakieś 12-13 zł, więc też nie ma jakiejś tam większej tragedii. No dobrze, polecimy teraz z serią od marki Soraya, powiem Wam, co ja na jej temat sądzę. Generalnie zaczniemy sobie od produktu oczyszczającej galaretki z efektem glow, witamina C, Just Glow. Produkt bardzo ciekawy, bardzo fajny, na pewno dla osób, które nie lubią za bardzo, jak im się pieni coś na twarzy. Żel jest bardzo lekki, wręcz czasami nawet przeciekający przez palce. Nie za bardzo jego konsystencję polubiłem, ale jak najbardziej do delikatnego oczyszczenia naprawdę się sprawdza. Jeżeli macie coś mocniejszego do zmywania, no to myślę, że on sobie aż tak dobrze nie poradzi. Natomiast jeżeli nie chcecie uszkodzić swojej bariery hydrolipidowej, nie lubicie, jak się za bardzo produkt pieni, lubicie coś delikatniejszego do oczyszczania, no spokojnie, Soraya jak najbardziej Just Glow. Czy zauważyłem efekt glow i tą efekt witaminy C po tym? No niekoniecznie, ale jako fajny produkt myjący w dobrej cenie myślę, że warto. Kolejnym produktem jest serum piększające z witaminą C i niacynamidem. Muszę Wam powiedzieć, że byłem sceptycznie nastawiony do tego produktu, a bardzo przyjemnie mi się go używało. Nie był najgorszy, jakiś też super efektów na mnie nie robił, natomiast bardzo ładnie moją skórę rozświetlał. To serum miało w sobie delikatny taki złoty pyłek, ale on absolutnie nie był widoczny na twarzy. Gdzie coś tam się zaświeciło, ale to było bardzo drobne, także nie musicie się kompletnie tym przejmować. Bardzo ładnie mi rozświetlał skórę, bardzo ładnie rozjaśniał ją, była taka jednolita, także no, do serum nie mam się co przyczepić. Zapach bardzo orzeźwiający, także no, myślę, że warto się tym zainteresować, jeżeli chcecie coś taniego, a coś, co Wam delikatnie rozświetli tą skórę, da Wam efekt ten glow, o którym mowa. To myślę, że warto sobie to wypróbować i sprawdzić na własnej skórze. I ostatni produkt z marki Soraya, tonik mgiełka właśnie z tej samej serii z witaminą C i niacynamidem. I ten atomizer mgiełki będę wielbić do końca, ponieważ ten atomizer robił nam bardzo taką miękką, bardzo delikatną mgiełkę, która wręcz robiła się taką chmurką, więc za atomizer Soraya szapoba, naprawdę bardzo dobry atomizer. Produkt bardzo tani. a naprawdę mega wydajny przez ten atomizer. Powiem Wam, że używałem go 2 razy dziennie. Dobrze wiecie, że ja lubię takie prysznice tonikowe, więc małej ilości nie używałem na twarz, a powiem Wam, że nie byłem w stanie go wykończyć. Był, ale generalnie bardzo ciekawy produkt. Fajnie przygotowywał moją skórę zaraz po umyciu, delikatnie ją odświeżał, bardzo orzeźwiający zapach pomalu i cytrusów, świeżość, ukojenie. Bardzo ciekawa opcja, takie przygotowanie na kolejne kroki pielęgnacyjne bądź ewentualnie odświeżenie sobie twarzy w ciągu dnia, ponieważ tą mgiełkę można było sobie aplikować jeszcze gdzieś w ciągu dnia. Mi ona nie była potrzebna w ciągu dnia, ale myślę, że warty produkt zainteresowania ze względu na przede wszystkim atomizer, który jest świetny, nie pluje po twarzy, nie pluje w oczy, a robi nam bardzo delikatną, fajną mgiełkę. Produkt mega wydajny, 200 ml, ale powiem Wam, że go używałem już tak długo, że już aż nawet chciałem, żeby się skończył, ponieważ chciałem używać po prostu coś innego. Kolejna marka to Duetus. Ja z marki Duetus zakupiłem sobie krem na noc oraz serum. Zaczniemy od kremu. Krem na noc. Bardzo specyficzny zapach siarki, mocno pachnie siarką, ziołami, bardzo taki mógłby być nieprzyjemny dla kogoś, natomiast jest on mimo wszystko bardzo lekki, a jednocześnie super mega nawilża. Generalnie seria Duetus jest do cery problematycznej, do cery mieszanej i generalnie do cer, które borykają się z problemami, ze zmianami, z wypryskami itd., itd. Trzeba lubić ziołowe zapachy, trzeba lubić dziwne zapachy. Jeżeli jesteście wrażliwi na tego typu kompozycje, lubicie ładnie pachnące produkty, no to niestety Duetus nie będzie dla Was. Mi to kompletnie nie przeszkadza. Do kremu bardzo szybko się przyzwyczaiłem, ale generalnie jest mocno siarkowy i mocno ziołowy. Ładnie wyciszał zmiany, świetnie nawilżał na noc, nic dodać, nic ująć. Myślę, że kiedyś wrócę do tego kremu, jak nie będę mieć jakiegoś innego, to na pewno powrócę do tego, bo był naprawdę bardzo dobry. No i teraz moje ulubione serum regulujące, szkoda, że tylko 15 ml. Również z marki Duetus, możecie zobaczyć. I jak ja to mówię, serum śmierdzące oborą. Dosłownie ja tu czuję takie siano, zioła, oborę z tymi wszystkimi zwierzętami, z tym co one tam robią w tej oborze. Dodatkowo czuć cytrusy, jakieś orzeźwienie, zioła. No powiem Wam, że taki zapach wsi zamknięty w serum, jak ja to mówię, do tego zapachu musiałem dłużej się przyzwyczajać, natomiast przyzwyczaiłem się i kompletnie mi on nie przeszkadzał. To serum daje taki lekki efekt chłodzenia, naprawdę wystarczy jedna pompka i to gdzieś tam punktowo możemy sobie rozprowadzić. Ja tego serum nie używałem codziennie. Zawiera w sobie kwas salicylowy, kwas mlekowy, jak również 3% olejku z drzewa herbacianego, czyli wszystkie składniki, które bardzo dobrze wpływają na cerę problematyczną. Myślę, że warto się z tym zainteresować i myślę, że też kiedyś, jeżeli będzie jakaś promka, to wrócę do tego serum z sentymentu, ponieważ też mi bardzo ładnie wyciszyło skórę i naprawdę pomogło na gorsze dni mojej skóry. Następne produkty to Eveline Cosmetics Beauty Food Rituals Bio Vegan Ultra Odżywczy Krem do Twarzy. Była taka seria kremów od Eveline, nie wiem czy ona jeszcze jest, bo była wypuszczona, później wszyscy się na to rzucili i później tego nie było. Nie wiem, czy to dalej jest dostępne, bo już dawno w drogeriach nie byłem na kosmetykach, ponieważ mam bardzo dużo jeszcze nieotwartych kosmetyków, więc zaprzestałem chodzenie. I powiem Wam, że ten krem odżywczy jest naprawdę bardzo mocno odżywczy dla osób, które borykają się z cerą bardzo suchą, bardzo taką odwodnioną, które chcą ukojenia, które mają problem ze ściągnięciem skóry, która jest taka nieprzyjemna. To jak najbardziej odżywczy ten krem z Eveline się sprawdzi, dlatego że mega turbo nawilżał. Ja go używałem tylko i wyłącznie na noc, ponieważ na dzień dla mnie był za ciężki, ale jak najbardziej się sprawdzał. Bardzo ładnie pachniał, krem był bardzo tani, normalnie kosztował jakieś 2 dyszki. Ja go wyhaczyłem na promocji za 9,90, także no produkt naprawdę bardzo dobry dla osób, tak jak mówię, które borykają się z problemami suchej skóry, będzie po prostu dobrym rozwiązaniem. Jeżeli też nie chcecie dużo wydać pieniędzy na tego typu krem, to jak najbardziej warto się tym zainteresować. Drugi krem z tej serii Natural Beauty Foods Bio Vegan, aktywnie matujący krem do twarzy. I tu również jak najbardziej wegańska formuła. Naturalny krem, bardzo dobry skład i powiem Wam, że naprawdę matowił skórę. Bardzo dobrze używało mi się tego kremu, używałem go zarówno na dzień, jak i na noc. bardzo szybko się wchłaniał, miał dosyć gęstą konsystencję, ale totalnie nie zapychał, więc przy mojej mieszanej skórze bardzo dobrze się to sprawdzało, nie zapychał mnie, więc jak najbardziej mega przyjemnie mi się go używało, bardzo ciekawie, tak orzeźwiająco drzewnie pachniał, mega fajna taka kompozycja zapachowa tutaj została zastosowana, bardzo mi się to podobało i tak jak wspomniałem, mimo gęstej konsystencji naprawdę szybko się wchłaniał, ładnie matowił skórę, więc jeżeli nie lubicie efektu świecenia, to jak najbardziej fajna pozycja, godna uwagi. No i ostatnia marka, czyli marka N.A.E. Tą markę mogliście zobaczyć w moim holu kosmetycznym. Jak nie widzieliście, to zachęcam do playlisty, obejrzenia sobie holi moich kosmetycznych. Tam znajdziecie naprawdę dużo ciekawych pozycji, godnych uwagi. Zestawienie zaczynamy pianką do mycia, która jest na bazie wody z róży damasceńskiej, więc bardzo ciekawy skład, bardzo delikatne detergenty, marka bardzo ciekawa, ponieważ jest to marka naturalna, marka, która została zakupiona w Rossmanie po bardzo korzystnej cenie, minus 70%, ponieważ albo marka wycofuje się z naszego polskiego Rossmana, albo będzie zmieniała szatę graficzną, ponieważ markę N.A.E. widziałem w Belgii, która jest normalnie stale dostępna, więc nie wiem, jaka tu jest zależność. Może powróci marka z nową szatą graficzną albo z nowymi produktami, te były wyprzedawane. Jeśli chodzi o piankę, u mnie ona się nie sprawdziła. Była ciekawa, ładnie myła, ale w momencie, kiedy używałem swoich olejków, w momencie, kiedy używałem cięższych składników odżywczych, w momencie, kiedy używałem kilku produktów na twarz, musiałem przynajmniej dwukrotnie bądź czasem trzykrotnie umyć tą pianką twarz. Pianka dosyć szybko się rozwala, wystarczy dotknąć twarzy i praktycznie już tej piany nie ma. Natomiast jeśli chodzi o to, dla kogo ta pianka będzie, to będzie idealnym rozwiązaniem dla cery bardzo wrażliwej, cery bardzo suchej, do mega delikatnej skóry. Pianka sztos, idealna. Tak brakuje tego typu produktów dla takiej bardzo wrażliwej, delikatnej skóry. Dla takich skór cięższych w utrzymaniu, że tak powiem, czystości, to myślę, że ta pianka nie spełni oczekiwań, tak jak i moich, ponieważ ja nie dość, że nakładam dużo produktów pielęgnacyjnych, to jeszcze dodatkowo mam dosyć problematyczną skórę. Ale tak jak powiedziałem, dla osób, które mają bardzo wrażliwą skórę, skłonną do zaczerwienień, bardzo taką skórę wrażliwą na dotyk, jak najbardziej idźcie jak w ogień za tą pianką, bo naprawdę warto. W ogóle zwróćcie uwagę na markę N.A.E. Ciekawe produkty mają. No i na sam koniec dwa kremy do twarzy na dzień i na noc. Krem na dzień z białym wieczkiem. Wybaczcie, napis już się zdarł, bo dosyć długo go eksploatowałem, także no musicie to wybaczyć. Napiszę Wam oczywiście wszystko w opisie filmu, wszystkie produkty, które mogliście dzisiaj zobaczyć. Krem na dzień bardzo dobrze się sprawdzał, był dosyć lekki. Obydwa te kremy są anti-age, natomiast jakiegoś super efektu anti-age nie założyłem podczas używania. Natomiast zauważyłem, że moja skóra jest bardzo dobrze nawilżona, bardzo dobrze taka napięta, elastyczna. Ciekawie te produkty się sprawdzały. Były dosyć bogate, więc niewielką ilość używałem tego typu kremu, żeby sobie też nie zapchać skóry przy cerach takich właśnie mieszanych w kierunku bardziej tych tłustych. Musicie na tego typu kremy uważać. Natomiast, tak jak mówię, jeżeli są osoby, które mają cerę normalną, bądź w ogóle Wam się nie zapycha skóra, to jak najbardziej produkty z N.A.E. można sobie stosować. Bardzo dobrze się sprawdzają. Ja byłem zadowolony z kremu do twarzy. Mi też wiele do szczęścia, że tak powiem, nie potrzeba. Nie mam jakichś wymagań w stylu, że mam krem anti-age, po jednym słoiczku muszę już mieć wyprasowaną twarz. Ja wiem, że po prostu tego typu kremy nie prostują zmarszczek, tylko po prostu ładnie odżywiają skórę, ładnie ją tak naprężają, rozświetlają, mocno ją regenerują, więc ja bardziej tego oczekuję od kremu i ten krem to właśnie zrobił. Ładnie wyregenerował moją skórę, wszystko było picobello. No i uzupełnieniem tego kremu na dzień był krem na noc z takim lekko fioletowym wieczkiem. Ten krem miał lekką taką konsystencję, bardzo łatwo się, że tak powiem, paluchy tam wkładało i wyciągało produkt, natomiast było czuć w konsystencji, że jest dużo silniejszym nawilżaczem niż krem poprzedni. Bardzo dobrze tą skórę w nocy regenerował, ładnie się wchłaniał, nie zostawiałem placków na poduszce wieczorami, także no, krem bardzo dobry nocny i tu tak samo jak krem dzienny, mega dobrze regenerował skórę. Budziłem się z bardzo taką elastyczną skórą, nawilżoną, nie miałem problemu z ściągnięciem skóry, z suchością rano. Także myślę, że warto produktami N.A.E. się zainteresować. Ja na pewno się zainteresuję, jeżeli coś innego się pojawi, ponieważ byłem bardzo zadowolony z tych produktów. No dobrze, moi drodzy, to by było wszystko, jeśli chodzi o denko kosmetyczne. Tam w pudełku trochę produktów jeszcze jest, ale czekam, aż zużyję do końca inne produkty z danej marki, żeby Wam tak jak dziś pokazać, że bierzemy markę i bierzemy kilka produktów z niej i omawiamy, jak one się tam sprawdzały. Jeszcze troszeczkę poczekacie na kolejne denko. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy któryś z wymienionych przeze mnie produktów już używaliście, który może chcielibyście i koniecznie napiszcie, jak Wam się sprawdziły, jaką macie skórę i jak Wam się dany produkt sprawdził. Będzie to też fajna informacja dla innych oglądających, żeby mogli zobaczyć i poczytać komentarze, jak u Was te produkty również się sprawdziły. A jeżeli nie znacie tych produktów, to napiszcie, który chcielibyście przetestować, który Was zainteresował. No i standardowo, jeżeli film się podobał, to dajemy łapę w górę, klikamy subskrypcję na dole, aby być z moimi filmami na bieżąco. Ja Wam życzę cudownego dnia bądź wieczoru, w zależności od pory, w której to oglądacie i widzimy się w kolejnym filmie. Także na razie i cześć!